tak się właśnie relaksujemy po śniadaniu pysznym, sycącym, z widokiem na wulkan, proszę bardzo. Ale tak nie wygląda Lombok. Tak nie wygląda Lombok. To jest taka bańka. Ale trochę Lombok poznaliśmy wczoraj. Nawet bardzo. Poznaliśmy to, jak są ludzie gościnni. Dokładnie, mili, bardzo mili, naprawdę. Mili, pomocni i nic nie chcieli od nas w zamian, naprawdę. Chciałam dać pieniądze, nie chcieli. Jeden z mieszkańców chciał nas zaprosić do siebie do domu, żebyśmy odpoczęli, jeżeli mamy ochotę. A masz swoją kartę? Tak. Naprawdę są bardzo pomocni, bardzo życzliwi. I to będziemy pamiętać na pewno. Taką lekcję też wczoraj odbyliśmy. Tacy losowi ludzie, nie? Na ulicy. Zupełnie. Wiesz jedną kartę? Zupełnie losowi. Ostatnie dwa dni na Lomboku będziemy odpoczywać. Pojedziemy sobie na pobliską plażę dzisiaj. Za Nipahil chyba też pojedziemy, nie? Jak mi się wydaje. Bardzo ładna ta plaża. Widzieliśmy ją wczoraj wracając. Więc nas to zachęciło. Jest trochę silny wiatr, więc nie wiem, czy się uda dronem polatać. Bardzo bym chciał, bo to są takie piękne gaje palmowe. Prawda, pięknie jest. No, a poza tym basen, relaks. Takie mamy plany. Skokonatem. Nice boy, nice. Lombok, symbol. Already have. There is seashell, yeah? But I do carving there. Już się zaczęło znowu. Świecidełka. I have like this. Pardon? I have in the back. Oh, you have like this? Like this. Oh, the coin one. This is turtle, nice symbol of Lombok. Oh. From rock also, making rock. To drill take time, yeah? In the water. Yes. And this is necklace? Necklace. Have look like this. Nice. Chciałem tylko mamę przypomnieć, że ty masz jakieś opary w portfelu. And the rope is very strong, yeah? Zgubiłam mój. Wiem, że zgubiłam. There is sea glass, this one. To kupiliśmy, to jest nasze. Tak? And this is, I use like nail my system, yeah? Tick, 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 with the hammer, take time. Okay. This is not silver, but we call alpaca. Alpaca, it's close to silver. Yes. This one, yeah. Yes. Pięknie by wyglądało w naszym domu. Choose one card, whatever you want, just touch it. Yeah. Yes. So touch, choose one. Touch it. This one. Okay. I choose this. Okay, this one. I remember this card. Yes. You remember that? Yeah. I remember this. I will do. Magic card. Our cards are brown, but your card isn't. Yeah. It's wasn't smart, huh? Perfect, but I think it's. You're very good. What is your name? Mateusz. Oh, Mateusz, yeah. I think. This is the best. Okay. Okay. Magic pen. Oh, magic pen. So it is different. Ah. One more. No, I have to see. One more. Go on the nose, out from the mouth. Yes. What you do? I can teach you how to do it. How you do, yeah? Yeah, here. Yeah. 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 Oh yes, yeah. Maybe I try, yeah. This, yeah. Yeah. It's like you need this, practice. Like this. But
not enough time yet. Kolejna plaża zachodniego Lomboku, tuż obok Nipa Hill, tego punktu, na który czasami ludzie przyjeżdżają na zachód słońca. No jest pusto, pusto jest kompletnie, z paru lokalesów, ktoś tam się uczy surfingu, poza tym no białych to nie ma w ogóle. Nie ma kompletnie żadnych turystów nie indonezyjskich. Ciekawe. Strasznie silny wiatr, ale może uda mi się pokazać. Tam jest Gili Trawangan, a obok po prawej stronie widać Gili Meno. Gili Air jest za tym cyplem. Jak byliśmy na górce, to było widać, z drona też było widać, ale jest huragan dzisiaj. A no i w dalszym ciągu jest po prostu praktycznie pusto. To są pierwsi biali ludzie, których widzimy od początku, jak jesteśmy na plaży. Patrzcie, biali ludzie na plaży. Dziś niestety ostatni dzień w San Gigi. Będzie bardzo nietypowy jak na nas. O 11 przyjdzie pan zabrać motorki, także będziemy już trochę uziemieni i zamierzamy cały dzień spędzić po prostu na miejscu, na plaży. Nie będziemy się za bardzo nigdzie ruszać, musimy odpocząć, bo jutro czeka nas powrót do Dżakarty, noc w Dżakarcie, potem lot do Kataru, noc w Katarze i dopiero powrót do Polski. O. Przyszła majeczka. I poszło.
teraz będzie? Ostatni poranek tutaj. Ja się tak przyzwyczaiłem do tego widoku Gunung Agung, tam Bali w tle, do zachodzącego słońca tutaj. To jest tak fajnie. No z taką bazą to można żyć, nie? Wypadową. Tak. Bardzo nam się tutaj podobało. No, niestety. Czas leci nieubłaganie. Dogorywamy tutaj niestety. Ostatni dzień. Pogoda się jakby trochę zmieniła. Silny wiatr wieje dzisiaj znowu. Wczoraj wieczorem też był taki huragan już. Trudno wam się chyba nurkowało, co? No właśnie, jak wczoraj nurkowaliśmy, to już były pierwsze problemy. Już ocean był taki mętny bardzo. I cały czas nas fale tak rzucały. Żółwi nie było przy takich warunkach. No jeszcze dzisiaj spróbujemy, może tutaj nawet żółwie zobaczymy. No bo Rafał tutaj podobno też jakaś jest, przynajmniej szczątkowa. No i co? No i tak będziemy powoli dzisiaj. Selektować się ostatnim dniem. Ostatnie chwile pod palmami na Lomboku. A ja zaraz chyba dronem polecę tam gdzieś daleko, tylko ten wiatr mnie właśnie trochę tak niepokoi zawsze. Bardzo mocny jest. No, takie podmuchy ma strasznie takie nieprzyjemne i to jak się poleci z wiatrem, a wraca pod wiatr, to może być bardzo niefajnie. A ja chciałem właśnie tam polecieć tak z wiatrem na początek, na te okoliczne wzgórza tutaj. No i nie wiem, jak zwykle się cykam. Płyną. Dwa donaty. Dwa donaty w oceanie. Jeden tonie. Mama chce coś powiedzieć z okazji ostatniej chwili na Lomboku. Coraz lepiej nam idzie granie w remika.